Witajcie na kanale Podróże Jakuba. W tym odcinku zobaczymy rozświetlone iluminacje na Trakcie Królewskim i Starym Mieście w Warszawie oraz przejdziemy się zabytkową linią M, uruchomioną w tą sobotę. Jechaliśmy konsolem N. Najprawdopodobniej wyprodukowano go w Chorzowie. Produkcję jego zaczęto w 1948 roku. Rozkładu jeszcze nie mam, ale 18.20. Gotowi? Gotowi. Tak. Co robimy? Skaczemy z podwójstwem, żeby wagon rozbudować. Co ty gadasz? No. A tak się da? No, młodzież tak robiła. Potem wracaliśmy konsolem 13N, potocznie parówką. Jest to pierwszy polski szybkobieżny tramwaj. Zapraszamy Was na zdjęcia z ulicy Świętokrzyskiej i Traktu Królewskiego.